Druga Księga Królewska, rozdział szesnasty. W 17 roku panowania Pekacha, syna Remaljasza, objął władzę królewską Achas, syn Jotama, królewskiego. Achas miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga jego, jak Dawid jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Wtedy Resin, król Aramu i Pekach, syn Remaliasza, króla izraelskiego, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych i oblegli Achaza. Lecz nie mogli go pokonać. W tym to czasie Resin, król Aramu, przywrócił Edomitom zwierzchnictwo nad Elat i wypędził z Elat Judejczyków, Edomici zaś weszli do Elat i osiedlili się tam aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Achas wysłał posłów do Tiglat Pilesara, króla asyryjskiego, z takim oświadczeniem Jestem Twoim sługą i Twoim synem. Wyrusz więc i wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Ahas wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszał po Damaszek, zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir, Resina zaś pozbawił życia. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król Achas przysłał z Damaszku. Takim kazał go sporządzić kapan Uriasz, zanim nadciągnął achas z damaszku. A gdy król przybył z damaszku i zobaczył ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił nań. Następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania. Ołtarz miedziany zaś, który stał przed Panem Kazał usunąć z przedniej części świątyni z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem, a między świątynią Pana us i ustanowić po stronie północnej tego ołtarza. Król Achaz zdał też kapłanowi Uriaszowi taki rozkaz. Na ołtarzu wielkim puszczaj z dymem poranną całopalną ofiarę i wieczorną ofiarę z pokarmów, całopalną ofiarę króla i jego ofiarę z pokarmów. I całopalną ofiarę całego ludu pospolitego oraz ich ofiarę z pokarmów i ich ofiary z płynów. Będziesz go też skrapiał wszelką krwią z ofiar całopalnych i wszelką krwią z ofiar krwawych. Sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzę osobiście. Kapłan Uriasz uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał król Achaz. Następnie król Achaz kazał przeżynać listwy podstawek i usunąć. Znad ich umywalnię, kazał też zdjąć kać na wodę ponad miedzianych wołów, które były pod nią i postawić ją na posadzce kamiennej. Kazał również przebudować krytą halę sabatową, którą zbudowano przy świątyni i zewnętrzne przejście dla króla przy świątyni przez wzgląd na króla asyryjskiego. Pozostałe zaś sprawy Achaza, których dokonał, opisane są w księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Ahaz ze swoimi ojcami i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Hiskiasz i jego syn.